Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Przez lata szyfr Enigmy budził prawdziwą grozę wśród wojskowych, którzy próbowali go odczytać. Jako pierwsi kod Enigmy złamali poznańscy matematycy. Przed wojną w tym budynku za moimi plecami mieścił się oddział Biura Szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a dziś to muzeum, Centrum Szyfrów Enigma. Wszystko to w samym centrum Poznania przy zbiegu ulic Święty Marcin i Kościuszki. To miejsce ma przybliżać historię Polaków, którzy właśnie w Poznaniu prowadzili pierwsze prace nad złamaniem szyfru. Od minionego weekendu muzeum jest już otwarte dla zwiedzających. To jest dowód na to, jak można zorganizować przestrzeń muzealną w zupełnie nowym stylu. W takim stylu, który powinien zainteresować młodych ludzi, pasjonatów. Uważa marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło ponad 10 milionów złotych. To muzeum bez wątpienia będzie świetnym miejscem promocji tej historii, powiązania jej z Poznaniem i też myślę dużą atrakcją dla wszystkich odwiedzających nie tylko Poznań, ale w ogóle Polskę. Myślę, że będzie takich pasjonatów tej historii wielu, którzy zechcą tutaj do Poznania przyjechać. W środku na turystów czeka historyczna ekspozycja w nowoczesnym wydaniu. Muzeum będą mogli odwiedzić również turyści zagraniczni. Wszystko dzięki multimediom w wielu językach. Pokażemy mnóstwo ciekawych przedmiotów i miejsc związanych z tą historią i w ogóle z historią szyfrów. Mówi Piotr Bojarski z Centrum Szyfrów Enigma. Nowa wystawa nie miałaby unikalnego klimatu bez historycznych artefaktów, takich jak oryginał maszyny szyfrującej Enigma. A to nie wszystko, co można zobaczyć. Był to cyklometr, była to bomba rejewskiego, można też zobaczyć płachty Henryka Zygarskiego, poznaniaka, który włączył się w dzieło złamania szyfrów Enigmy. Będzie też oczywiście oryginalny egzemplarz maszyny szyfrującej Enigma. Będziemy mieć pamiątki, pokażemy pamiątki po naszych kryptologach. Budynek dawnego Kolegium Martineum zmienił się nie do poznania. Choć z zewnątrz tego nie widać, w środku budynek skrywa prawdziwe skarby. Zadbaliśmy o właściwy poziom dostępności naszej placówki. Uważa Monika Herkt, dyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Ekspozycja składać się będzie z trzech części. Pierwsza obejmie kurs szyfrów. Zwiedzający poznają metody szyfrowania informacji od starożytności aż po czasy obecne. Kolejne poświęcone zostaną historycznym wydarzeniom związanym ze złamaniem kodu Enigmy oraz ich następstwami, które doprowadziły do rewolucji cyfrowej. Na ekspozycji przeplatają się elementy scenografii, muzyki, dźwięków, różnych wizualizacji, filmów, jak i również obiektów o charakterze dotykowym, gdzie samemu w sposób manualny będzie można się zmierzyć z różnego rodzaju zagadkami, szyframi i kodami. Centrum Szyfrów Enigma to także mediateka, w której znajdują się materiały cyfrowe pozwalające odbiorcom zagłębić się w szczegóły opowieści o polskich kryptologach. Na najmłodszych gości czeka strefa szyfrów, czyli specjalne miejsce dla całych rodzin, inspirujące do samodzielnego zdobywania wiedzy. Z magazynem Zmieniamy Wielkopolskę z Poznania przenosimy się do Fałkowa w powiecie gnieźnieńskim. Powstał tu VR Inkubator, czyli miejsce dla młodych przedsiębiorców. Rescue Holographic, czyli właśnie system pozwalający na zarządzanie danymi w sali operacyjnej, na wykonanie operacji z wykorzystaniem hologramów. Takich jak Bartłomiej Lubiatowski, prezes zarządu Rescue Technologies. Jak twierdzi, VR Inkubator to ogromna szansa dla biznesu, który właśnie otwiera. W najbliższym sąsiedztwie próżno szukać podobnych inicjatyw. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło 5,6 miliona złotych. Dzięki wsparciu finansowemu tego typu projekty można rozwijać. Dzięki temu, że jest tu dostępna przestrzeń, dzięki temu, że jest dostępna kadra, która potrafi wesprzeć pod kątem pozyskania dofinansowania, czy też pod kątem formalno-księgowym po prostu
No, moim zdaniem warto się tu zainkubować. Nas to wspiera. Nazwa tego nowoczesnego budynku nie jest przypadkowa. W VR inkubatorze pracują przedsiębiorcy z branży wirtualnej rzeczywistości. Generalnie każda innowacyjna technologia znajdzie tutaj swój dom pod tym pięknym dachem. Mówi Marcin Król z MTD Consulting i VR inkubatora. Budynek wybudowano w sąsiedztwie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości możemy zobaczyć niemal na każdym kroku, nie tylko w rozrywce. VR ma być tak naprawdę tym spoiwem. Może wydawać się to dziwne, ale medycyna i wnętrza przyszłości, właśnie w VR znaleźliśmy takie zastosowanie, żeby te dwie dziedziny spiąć i głównie zapraszamy przedsiębiorców, którzy działają w tych dwóch branżach. Można tu wynająć biuro, ale również korzystać z całej infrastruktury, a to dwie duże sale do pracy nad technologią VR wraz ze sprzętem. Kolejnym realizowanym tu projektem jest inkubacja 25 kolejnych przedsiębiorstw. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło ponad 2 miliony złotych. Ma to przede wszystkim wpłynąć na rozwój innowacyjności w regionie, bo jest to program skierowany do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tłumaczy Julia Dębicka, koordynator projektu inkubacji w VR inkubatorze. Młodzi przedsiębiorcy do 2022 roku będą mogli liczyć na wsparcie. To m.in. pomoc prawna, wsparcie księgowe czy różnego rodzaju dotacje. Oprócz tego, ze względu na specyfikę inkubatora, mamy w ofercie usługi specjalistyczne, czyli właśnie szkolenia z zakresu wirtualnej rzeczywistości. Wkrótce Fałkowo może być ważnym punktem na mapie technologii w Wielkopolsce. To właśnie tutaj pracuje się nad tym, jak usprawnić nasze życie w przyszłości. Dodatkowo wszystko to z korzyścią dla środowiska, bo budynek zasilany jest również przez panele fotowoltaiczne na jego dachu. Zapraszamy do udziału w konferencji konsultacyjnej dla projektu Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Wydarzenie odbędzie się 30 września o godzinie 11 i będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube WRPO Wielkopolska. Rejestracja odbywa się na stronie internetowej wrpo.wielkopolskie.pl. Zarejestruj się już dziś.